tej strony Domanu, a to jest kolejna recenzja zawodnika FIFA Ultimate Team 15. Dzisiaj wezmę pod lupę legendę, która w FIFA Ultimate Team pojawia się po raz drugi, a legendą tą jest król strzelców Mistrzostw Świata w 1998 roku, czyli Davor Šuker. Zbudowanie składu hybrydy z Chorwatem w roli głównej jest dość łatwe dzięki obecności w lidze hiszpańskiej Rakitića oraz Modricia, bo dają oni możliwość rozbudowy drużyny opierającej się na zawodnikach z różnych lig i krajów. Tak jak to mam w zwyczaju, rzuciłem Šukera na głęboką wodę, gdzie jako samotny napastnik ma pokazywać swoje umiejętności w formacji 4-5-1. Statystyki na samej karcie, jak i w grze, wyglądają rewelacyjnie. Wszystkie umiejętności oprócz tych związanych z grą w obronie ocenione są co najmniej na 70, a oprócz tego Davor ma 183 cm wzrostu, 4 gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi, wysoką pracowitość w ataku i średnią w obronie, i te suche statystyki wyglądają bardzo obiecująco. Szkoda tylko, że tak jak w większości zawodników, tak i Šukera dotknęła tragedia związana z pogorszeniem umiejętności gry w obronie, czyli przysłowiowo def mu spadł, bo w Ultimate Team 14 ta statystyka wynosiła 70. Warto zwrócić też uwagę na to, że jak podaje Foothead, umiejętności gry głową Chorwata wynoszą 84. Kartę Davora Šukera kupić można obecnie za około 650 tysięcy monet i do porównania dodam, że zwykła karta Zlatana Ibrahimowicza kosztuje obecnie mniej więcej 600 tysięcy monet, a Garetha Bale'a 500 000. Cena jakiegokolwiek zawodnika o podobnych umiejętnościach do tych, jakie prezentuje w grze Davor Šuker, nigdy nie będzie niska, bo tak wyjątkowo dobrze poukładanych statystyk u piłkarza z dobrymi warunkami fizycznymi nie spotyka się zbyt często. Chorwat jest jednym z tych nielicznych piłkarzy, któremu możemy bez wahania zagrać piłkę niezależnie od tego, czy wychodzi on na rajd na skrzydle, czy ustawia się w polu karnym do walki w powietrzu z rosłymi obrońcami. Mówiąc krótko, Šuker przejawia swoją grą wiele zachowań, jakie przypisywać można tylko napastnikom kompletnym, a których to naprawdę nie ma zbyt wielu, bo do tak owych nie możemy zaliczyć z uwagi na wzrost nawet wysoko ocenionego przez EA Lionela Messiego. Umiejętności strzeleckie oraz dryblingu Chorwata są na najwyższym poziomie, a 4 gwiazdki sztuczek pomagają dodatkowo w jeszcze łatwiejszym przechodzeniu przeciwników i wypracowywaniu sobie lepszej pozycji do strzału, która w przypadku Chorwata nie odgrywa i tak ważnej roli, bo potrafi on skutecznie zagrozić bramce rywala, niezależnie od tego, którą nogą oddaje on strzał i w jakiej części boiska aktualnie się znajduje. Przyzwoite umiejętności fizyczne, wysoko ocenione umiejętności gry głową, świetne ustawianie oraz 183 cm wzrostu są czynnikiem, które pozwalają Šukerowi na efektywną grę głową w polu karnym rywala, jak i poza nim. Ważną rzeczą, której nie wymaga się z reguły od napastników, a która bardzo pomaga w grze, są wysoko ocenione podania. Dzięki nim Chorwat świetnie wyprowadza kontry oraz jest zawodnikiem pozwalającym skutecznie i pewnie rozgrywać akcje w ataku pozycyjnym. Dodatkowo te wszystkie wysoko ocenione umiejętności pozwalają mu na grę nie tylko na szpicy, ale również jako cofnięty napastnik, ofensywny pomocnik i środkowy pomocnik. Podsumowując, Davor Šuker jest wyjątkowym zawodnikiem, którym bez problemu możemy pozwolić sobie na efektowną i efektywną grę, która niesie za sobą wiele pozytywnych emocji, a jak zawsze podkreślam, w przypadku ekskluzywnych kart te trzy rzeczy są dla mnie najważniejsze. Dodatkowo Chorwat w mojej opinii jest kompletnym napastnikiem, cofniętym napastnikiem, ofensywnym pomocnikiem oraz środkowym pomocnikiem, a gdyby miał minimalnie więcej tempa, byłby również kompletnym bocznym pomocnikiem oraz skrzydłowym. Nie jestem w stanie podać jakiegokolwiek minusa tej karty, bo najsłabszym elementem gry Chorwata są rzuty wolne ocenione na 70, ale nie jest to żadna ułomność, a raczej odrobina przeciętności w tym elemencie gry. Davor Šuker otrzymuje ode mnie ocenę 9,5 na 10 i nie otrzymał on pełnej noty tylko przez to, że tak jak w przypadku Roberta Piresa, jestem świadom, że wszystkie umiejętności oraz wzrost mogłyby być jeszcze nieco wyższe. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw pod nim lajka oraz pokaż go swoim znajomym, bo Wasza aktywność jest tym, co najbardziej motywuje do dalszej pracy i rozwoju. By być na bieżąco z materiałami, subskrybuj również nasz kanał na YouTube oraz polub fanpage Kartomani na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.